Cześć, mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do wysłuchania wszystkich bajek i wierszy, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli podobają Ci się te bajki, to koniecznie posłuchaj, co powiem Ci na samym końcu. A teraz miłego słuchania. Dzisiaj mam dla Ciebie wiersz. Wiersz ten napisała pani Regina Sobik, a ja bardzo za niego dziękuję. Tytuł tego wiersza: Na wirusa sposób mamy. Skąd się wziął, skąd przywędrował, w jakiej mieszkał świata stronie? Choć dla oka niewidzialny, podobno nosi koronę. Nie ma nóg i nie ma skrzydeł. To prawda, nie żadna bajka. Jak tu do nas przywędrował, skoro to nie pchła szachrajka? Ktoś go przywiózł samolotem, może z wycieczką przyjechał? Bez paszportu i bez wizy, na gapę do Polski wjechał. I jak ten przebrzydły wirus nad nikim się nie litował? Katarem, kaszlem, gorączką starszych, słabszych atakował. My, chociaż jesteśmy dziećmi, na wirusa sposób mamy i zgodnie z zaleceniami ważnych zasad przestrzegamy. Po pierwsze, myjemy rączki, gdy skądś do domu przychodzimy. Mydełkiem i ciepłą wodą dokładnie je szorujemy. Gdy idziemy na spacerek, o maseczkach pamiętamy, by je zakładać na buzie. Innym też przypominamy. W autobusie czy tramwaju odstęp musimy zachować. Nie pchać się i nie kichać w rękaw, żeby potem nie chorować. Dziś jedziemy na wakacje, a wakacje piękna rzecz. Chociaż wirus czyha na nas, chcemy je bezpiecznie mieć. Koniec. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podobają Ci się te bajki, to podziel się nimi ze znajomymi. Polub profil bajkowego podcastu na Facebooku i Instagramie. Zapraszam też na stronę bajkowypodcast.pl. Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli pomożesz w tworzeniu i rozwoju tego podcastu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl/RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Pamiętaj, nawet 5 zł będzie świadczyło o Twoim dużym zaangażowaniu. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do słuchania innych bajek. Wszystkiego dobrego.